początku było Słowo, a Słowo było Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga i przez Niego się stało. A bez Niego nic się nie stało, co się stało. A w nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Potem przyszli oni i wszystko chcieli popsuć. No, drodzy widzowie, nagrywamy to dla was, chociaż to są luźne rozmowy z Jurkiem, bo Jurek jest u mnie w wizycie. Przyjechał do rodziny, bo są święta i już niedługo. Są święta, bo to jest czwartek, piątek, Wielki Piątek. To już są święta, tak, Wielki Czwartek, Wielki... Tak, dzisiaj jest Wielki Czwartek, nagrywamy w czwartek. I to są bardzo ważne święta. Jesteśmy poubierani, słuchajcie, bo jest zimno. Po burzach zrobiło się wszystko bardzo zimne. No, ale gorąca herbata, gorące rozmowy. No, dzięki. I tak nagrywamy dla was, ale nie jest to jakaś specjalna audycja. Będziemy sobie luźno rozmawiać o naszych poglądach na pewne sprawy, ale będziemy do audycji nawiązywać, nie? Bo ostatnio żeśmy poruszyli temat Joshua, Jezusów. Dwóch Jezusów, Joshua 9 i Joshua 12. Oprócz tego żeśmy jeszcze poruszyli awatar z siódmego poziomu. To był ten Tot? Nie. Ja myślałem, że o Tocie, o Tot myślałeś. Ja mam tutaj spisane. No bo słuchajcie, bo Jurek przyjechał do mnie ze swoją biblioteką, ja przyniosłem moją bibliotekę, a Jurek ma materiały własne, opracowane przez siebie. To są twoje materiały. Tak, to są w sumie opracowane. Nawet wiecie, co zauważyłem, że Jurek... Hatshepsut. To jest, a następne... Echnaton oni mówią chyba. Nie, Echnaton. Tak, to myśmy też poruszyli. I to był właśnie awatar z siódmej pozycji, siódmego wymiaru. Ale on był, no nic nie jest całkiem pozytywny, ani całkiem negatywny, ale on był bardziej po pozytywnej stronie, czy po negatywnej? To znaczy on zrobił swoją robotę gdzieś w 60%. Nie ukończył. Ta praca została nieukończona
Ale, on chyba został ale otruty, było już na tyle wprowadzone tej energii, że z tej siódmego wymiaru ta energia już tu się zakotwiczyła i już można było dalej prowadzić. A czyli zrobił dobrą robotę? Oczywiście, to była dobra robota. Można powiedzieć, że to dobra robota była. Tylko, że nieukończona. Wiedzę właśnie, bo jego synem był Tutenamon. Tak, Tutenamon. Też Amon, bo jakby on, Echnaton się nazywał Amonem, czyli jakby Bogiem Słońcem. Bogiem, ze względu na to, że oni czcili, czyli Boga Słońce. Ze względu na to, że Słońce jest portalem i całe te informacje... Tak, oni mieli tą informację. Te informacje z tego portala przychodzą na Ziemię. A więc Ziemia kontakt ma poprzez Słońce ze Wszechświatem, z wyższymi wymiarami, bo to jest ten sposób, że właśnie te informacje znowu przechodzą. Wiesz, ostatnia audycja Woźnego, ta ostatnia teraz, nie? Mówiła o tym samym, że te wszystkie informacje przychodzą przez portal słoneczny, przez Słońce, że odkryto, że właśnie zmiany na Słońcu są cały czas, one są cykliczne, nie? Ale w tej chwili jakby Słońce przepuszcza, według tych naukowców rosyjskich, dużo więcej energii. Jest aktywne. Jest bardzo jakby nadaktywne według nich, ale to jest po prostu pewien cykl, nie? To jest pewien cykl, który właśnie był przygotowany. Właśnie Joshua, jak ten 9 i 12, on przygotowywał Ziemię pod ten cykl. 9 czy 12? Oboje, bo to te informacje musiały być zakotwiczone. Każdy z nich miał inne informacje z zakotwiczenia. Tylko, że tam był problem z tym, że powiedzmy z poziomu 9 oni biorą biorogenezę też. A więc pewne rzeczy, które były, trzeba było to sprowadzić, zakotwiczyć do Ziemi. Te informacje w polu morfogenetycznym Ziemi, żeby to mogło być, wtedy ma odpowiednie informacje dla ludzi, którzy tu biorą też biorogenezę. A więc to jest, żeby ich podnieść do góry, to trzeba te informacje było, trzeba było. I to też jest przygotowywane właśnie pod ten cykl otwarcia wrót. Ten cykl otwarcia wrót się zaczął 2000 roku. I to było przewidziane bardzo, bardzo już dawno. To już było przewidziane zaraz po, jak Atlantyda została zniszczona po raz drugi, czyli po tej powodzi głównej. Wtedy były spotkanie zrobiono Lucyferianie i Anunnaki razem z Galactic Federation opracowały plan na następne otwarcie wrót, które będzie właśnie w tym okresie, oni wiedzieli, że będzie 2000 rok, 2027. Oni nie wiedzieli dokładnie tych dat, ze względu na to, że te daty były dopiero później, czyli te lata były później, ale oni wiedzieli o tym cyklu. Bo dopiero kalendarz... To jest mechanika nieba, takie są cykle, nie? No, a więc wiedzieli o tym cyklu i dlatego oni też chcieli w tym okresie, mają możliwość przejęcia Ziemi. Jeżeli dochodzi do otwarcia wrót, i w zależności, kto będzie kontrolował te wrota, wtedy mogą przejąć i jak przejmą wtedy kontrolę nad tymi wrotami, mają dostęp do Andromedy. Do olbrzymiej ilości energii, która oddzielona jest od tego. Oni mogą przejść do Andromedy. Wtedy będą mogli przejść do Andromedy i tam znowu... zrobić bałagan. Bałagan robić, tak jak zrobili w Słonecznym Układzie. Nie tylko, bo to się zaczęło jeszcze dużo, dużo dawno. Cała galaktyka, nie? Kiedy...
Droga Mleczna została, bo Droga Mleczna i Andromeda była jedną galaktyką. Ty to masz gdzieś tutaj na... Też, no. Na obrazku. My żeśmy rozmawiali o tym już. I to zostało... Kiedy zostały uszkodzone główne wrota dla galaktyki, nastąpił jak gdyby, czyli ciemność, ta energia, twórcy energia nie dochodziła do galaktyki, nie było wymiany tej informacji. Bo podczas takich otwarcia wrót polega na tym, że informacja, która tu jest już zapisana, ona wraca do twórcy, a nowa, jeszcze nie zapisana świadomość jest sprowadzana do, powiedzmy, jak Ziemia, na Ziemię. A więc tu jest wymiana tej świadomości, czyli już zapisana świadomość idzie do twórcy, jeżeli ona, jak jest prawidłowo tam wszystko. U twórcy się powiększa zasób informacji. Informacji, oprócz tego u twórcy. U źródła, czyli, tak. Czyli do źródła to wraca. W źródle ta część informacji ma swoją, jak gdyby szufladkę, jest całością, która w pewnym okresie ona też może podejmować decyzję powrotu, utworzenia nowej galaktyki, utworzenia nowego świata, jak świata, bo to musi być w tym samym wszechświecie. Ale może być powiedzmy gwiazdą, czy jakimś takim układem, czy może być istotą na Ziemi. Wcieloną, czyli znowu schodzenie z góry na dół, czyli w sumie taka część świadomości, kiedy schodzi, to by miała 144 różnych świadomości w różnym okresie doświadczać, czy ponownie doświadczać, czy... Na nowo, tak. Czy w jakiś sposób pomóc nieść, bo to też jest między innymi było to, że... Ale wiesz co, miałem takie pytanie od jednego z naszych widzów, nie pamiętam jego imienia. On jest po przeczytaniu książka Szajany, nie wiem czy wszystkie, czy któreś tylko, ale wiesz jak to jest, to są książki obszerne, czyta się je trudno, bo nie są łatwe. Nie są. Trzeba wracać do treści i porównywać. I on takie pytanie zadał, że jakby po przeczytaniu z tej wiedzy, którą ma, wynika, że tak naprawdę ci jak oni się nazywali, teraneusjanie, tak naprawdę sami sobie zawinili w tym wszystkim, tym całym bałaganie, bo oni, to miała być rasa idealna stworzona na Tarze, która wyprowadzi to wszystko tak, że zostaną uruchomione wszystkie 12 nici DNA. Ale oni się w pewnym momencie zaczęli rozmnażać z bytami niższymi, ze zwierzętami. I jakby to spowodowało ich obniżenie. I on tak skonstatował, pytał, nie? Czy to nie jest tak, że my sami sobie strzeliliśmy w nogę? No więc to nie było chyba na Tarze, to co on mówi, to było tutaj na Ziemi, w zasiebie. Trzecim. Nie, on mówi o wcześniejszej sytuacji. Zanim były konieczne zasiewy, to kiedy pierwszy raz to powstało. To też tam były podobne sytuacje. Bo tu potem w trzecim zasiebie było to samo. A więc też, czyli na Tarze, jak też to było, to też była ta grupa Atlantydzi i Lumerianie. I te dwie grupy ze sobą, one miały swoje kontynenty, swoje oddziałania i Atlantydzi byli bardziej otwarci na przybyszów z kosmosu. Oni się zaczęli w jakiś sposób kumać i dogadywać i technologię otrzymali. Tak. I w ten sposób doszło do tego, że tam zaczęto robić hybrydy.
I ta część została przejęta. I to się nazywa tym zabrudzeniem. Tym zabrudzeniem, tym właśnie ze zwierzętami, bo jak powiedzmy masz reptyla, no to my tutaj odczuwamy jako zwierzęta, ale to są istoty o bardzo dużej świadomości w tym i to właśnie doszło do tego zabrudzenia. Tak, ale wiesz, chociażby na skalnych rysunkach, czy rysunkach wykonywanych w Egipcie, w Sumerze, mamy te hybrydy pokazane, nie? I to były hybrydy ptasio-ludzkie, rybio-ludzkie, czy smoko, czy tam gado-ludzkie, więc to jest to potwierdzenie. Tylko teraz pytanie takie, czy to jest echo tych rzeczy, które się zadziały na Tarze, czy też historia się powtarza i znowu na Ziemi w trzecim zasiewie doszło do tego samego? To jest to jak gdyby było tym echem też. Mhm. Też to jak gdyby się to powtarza, bo była też w trzecim zasiewie, była Lumeria. Tak. Która I została też zniszczona. Była Atlantyda, tak jak na Tarze. I była Atlantyda. Atlantyda była w ten sposób, że ci ludzie byli bardzo otwarci na przybyszów, a zwłaszcza na Anunnaki. Mhm. I co, oni tam zaczęli wchodzić z nimi w kontakt. I Anunnaki, no, do tego doszło, że dano im właśnie ta Stonehenge. Mhm. Stonehenge, to się znajduje, tam jest Vortex, to jest Stargate, czyli brama gwiezdna, która ma olbrzymi wpływ informacyjny na całą Ziemię. I oni tam wsadzili te, i to na początku, jak to było, to były kryształy tam. To nie były kamienie. Mhm. I to był zestaw trzech takich miejsc. Jedno było tu na planecie naszej, druga była na planecie fantomowej, a trzecia jest gdzieś chyba na Syriusie Syriusz, A. Ale w układzie Syriusza, tak. Gdzieś w tym jest, był ten trzeci ten. I to powodowało. Tam była przez jakiś czas kula Amenti. W Syriusie B. Syriusz B jest pozytywnym, ale to i te. A te kryształy też to były kryształy z gęstości drugiej. To nie były z naszej gęstości. One były przywiezione ze Syriusza A, jak ja to pamiętam. I one były wsadzone. Wtedy ta komunikacja była. Można było olbrzymią ilość energii czerpać z tej, bo to była energia kryształu. I one te istoty czerpały, miały benefit, miały dostęp do tego. Zasilanie, światło, czyli te pojazdy były zasilane. No, wiesz co, w jednej z regresji Dolores Cannon, ona dotarła do dziewczyny, która miała w regresji pokazane, że była opiekunką kryształów. Mhm. I to był tak zwany kryształ Słońca. On odpowiadał za przekaz energii poprzez Słońce, poprzez portal. Teraz już nie pamiętam, ale chyba chodziło o źródło, do źródła i w drugą stronę. Nie? I ona w sumie utraciła to wszystko, bo ludzie zbezcześcili ten kryształ, rozwalili go. Nastąpiła potężna katastrofa, bo nagromadzona tam energia to było coś gorszego jak energia atomowa, znaczy bardziej energetycznego, nie? Ciekawa regresja. No więc tylko nie wiadomo, czy to się działo na Ziemi, czy na przykład na Tarze. Ona na tego Tarze, bo jest bardzo ciężko określić miejsce. Gdzie jesteś, tak. A zwłaszcza czas. Bo czas, bo te informacje są pobierane tam, gdzie czasu nie ma, z informacji wewnętrznej. Tak. I tam nie ma odniesień, tam są zapisy, że coś takiego było, ale bardzo trudno określić czas. Dopiero można po tym, powiedzmy tak, opiekunowie teraz podają, to co ja tu mam spisane, ten okres czasowy, to był podany powiedzmy przez opiekunów i wtedy można powiedzmy pewne rzeczy określić, jakieś wydarzenie, które było, określić do tego czasu. Mhm. Czy to jest prawda, to też my nie wiemy. Mhm.
Ale można to w ten sposób by było umieścić, szukać, wiesz, w jaki sposób, jeżeli ktoś jest na przykład w hipnozie, wtedy można pewne określenia, kto to prowadzi, może w jakiś sposób naprowadzić i potwierdzić lub nie potwierdzić. Wiesz, ten czytelnik, który to pytanie zadał, tam też jakby to była taka jego myśl, nie? To nie było pytanie. Tylko mówisz, że historia się powtarza, nie? Bo tak, to się powtarza wszystko. To było na tarze, ten podział i ten... I, ten, i to jest zapisane to zabrudzenie w Asajana. Na ziemi, nie? Ale teraz, w tym czasie mamy znowu to samo. Próbuje się zabrudzić człowieka poprzez krzyżówki i sztuczną inteligencję. Wprowadzenie jakby transhumanizmu, nie? Tak. No dobra, nie będę cię pytał o przyszłość, bo ty nie jesteś jasnowidz ani wyrocznia, nie? Ale no, o twoje zdanie ci chciałem zapytać, nie? Czy, jak ty sądzisz, czy jest szansa na to, żeby obronić się przed tym, żeby nie doszło do tego, co doszło na ziemi poprzedniej, ani na tarze? To znaczy, w jaki sposób mamy ten sukces, że i jest tu obrona, ta energia schodzi, a więc Joshua 9 i Joshua 12 i Akhenaton, oni zrobili swoją robotę i oprócz tego jeszcze król Artur, bo on też odbrał w tym udział, zrobili tą pracę pozytywną. I obecnie jest to, że mamy inne warunki, bardziej pozytywne warunki do walki z tym negatywną, z tą ciemną stroną. A więc jest to bardzo pozytywne. Wiesz, tak mi się czasami wydaje, jak czytam komentarze, czy dyskutujemy, nie? Że jest też tam pomiędzy nami duża część ludzi, którzy do tej biorogenezy nie przystąpią, ale bardzo by chcieli. Tak może być, nie? Że ludzie by chcieliby to zmienić, ale no wewnętrznie nie są na to gotowi. To znaczy, że jeżeli ich świadomość chce, podejmie tą decyzję, to wtedy dostaną pomoc i to przejdą. Jest ważne, to są i przejdą. To są te trzy takie jak gdyby przydziały. Ludzie, którzy mają już bardzo mocno te DNA, czyli jakby obudzone, tak, uaktywnione, one będą mogli przejść po śmierci, bo to nie jest tak, że my tu stąd będziemy. Po śmierci się znajdą w innych warunkach, dostaną inne ciało i wtedy stamtąd będą mogli wstąpić, czyli wznieść się na wyższy poziom. Inna ta część, która ma bardziej uszkodzone, będzie w innych warunkach się znowu będzie reakarnować. Tam będzie może trochę dłużej to trwało, ale oni też dostaną tą szansę. No i ta trzecia część jest, ona pozostanie tutaj, a więc, czyli następne, jak będą się reakarnować, oni już nie będą wchodzić w te... I to jest te dwa przypadki, będzie reakarnacja nie w galaktyce Drogi Mlecznej, ale już w Andromedzie. Te dwa ostatnie przypadki. Czyli czyli ta pozytywna, kto ma DNA. Pierwsza się linia i ta druga, one już będą wychodzić poza galaktykę. A ta trzecia, czyli ta trzecia zostanie tutaj, w Drodze Mlecznej. Ale dobra, i to jego pytanie do tego zmierzało. Czy jeśli ktoś jest w tej trzeciej grupie, że wiesz, ma zniszczone te swoje DNA, ale wewnętrznie chciałby, jest... Wtedy nie ma tej wewnętrznej... Nie ma, nie? Nie ma tej wewnętrznej... On nie ma empatii, on nie ma... Nie ma. To jest to, że on nawet nie będzie wiedział o tym, że coś takiego istnieje. I on nie będzie chciał wiedzieć. On nie będzie, nigdy się nie dowie o tym.
Dobra, to myślę, że to wyjaśniliśmy, ale też czułem to tak samo, że on po prostu w tej grupie się nie znajdzie. Jeśli będzie miał empatię, no to on będzie w grupie albo do biorogenezy, albo w tej wyższej. To nie jest tak, że jeżeli ktoś czuje i jest świadomy tego, co my tu rozmawiamy na ten temat. To jest okej. To jest okej. On będzie, przejdzie albo z jedną grupą, albo z drugą. Mhm. Ale jest ta trzecia grupa, która w ogóle kpi z tego, co my tu mówimy, w ogóle nie czuje tego i ona pozostanie tutaj, ona nie będzie, nawet później jak pozostanie, jak to dojdzie już do tego podzielenia, to ona się nigdy o tym nie dowie, że coś takiego mogło być, że ona miała tą szansę, ale musiała podjąć być to świadomie. Coś cię chciałem zapytać o Krystynę, czekaj, bo coś mi tam, no może mi się przypomni. Paczka jedzie do nas? Nie, to nie do nas. UPS. Ale mi uciekło, coś, przypomnij mi się, bo miałem to pytanie przygotowane do ciebie, bo słuchajcie, drodzy widzowie, to jest tak, że my czasami sobie też reżyserujemy, o czym chcemy rozmawiać, nie? Zadajemy sobie pytania wcześniej, ale mi uciekło. Czasami jest przemyślenie. Tak, ale wiesz co, jak zerknę jeszcze do tej książki, ja tu mam zakładki, zakładeczki. Nie, to jest tom pierwszy. Ale ja tu będzie tom drugi? Nie mam go tutaj. Tom trzeci. Tu jeszcze będzie. Tom drugi, część pierwsza. Dobra. I to zaraz mi się przypomni, sorry, tylko muszę... już wiem, zakon Melchizedeków. O to cię chciałem popytać, bo mamy takiego człowieka w Stanach, żyje na granicy się spotkałeś Nevady z nim nawet. I Arizony, tak zwany Drunvalo Melchizedek. Jest. No i czy to jest tylko zbieżność, czy jest to jeden z Melchizedeków? Przypomnijmy, że jest coś takiego jak zakon Melchizedeka. Jest. Są obecnie ten zakon, ten pierwotny zakon, on się podzielił. Część zostało przejęte przez Anunnaki i część nadal jest pozytywną stroną. Czekaj, bo oni się nazywają tak. Kapłaństwo Melchizedeka, nie, to nie. W książce jest dokładnie opisane. Oni mają swoje nazwy dwa i często się to rodzina zgromadzenia Melchizedeka, to jest pozytywna, a Melchizedekowie systemu Gwiezdnych Wrót stanęli po drugiej stronie. Po stronie nieświatła, jak tak powiedział. I dlatego my mamy Melchizedek, nawet Joshua 12, on też pochodzi z tej... Czyli fizyczne ciała DNA właśnie też pochodzi z Melchizedek, z tego stowarzyszenia. No i powiedzmy teraz, jak to jest tu na Ziemi? Czy ten zakon jest obecny tutaj? Jest obecnie są te dwa zakony są obecne. I one fizycznie one są zarejestrowane jako stowarzyszenia? Jest. Ashayana jest w jednym z tych. Jest zarejestrowane to jako... ta pozytywna strona, a Todd jest tym liderem i Melchizedek Grunvalo jest studentem Todda. On w swojej książce opisuje, że jest jego i on jak gdyby jest tym przedstawicielem Todda, tej upadłej strony. Tak, bo tutaj jakby wydaje mi się, że nie do końca chyba o tym wie dr Aleksander Woźny, bo on się tam często powołuje na Drunvalo Melchizedeka. I teraz wiesz, czemu o tym mówię? Żeby zobaczyć, jak powstaje duże zamieszanie. Nie? Że trudno odnaleźć ten, byś musiał tę nitkę złapać i do tego kłębka dojść, bo tu Melchizedekowie i tu Melchizedekowie. Tu Aleksander Woźny mówi o bardzo ciekawych i potwierdzających się sprawach, ale wrzucone jest do tego opinia kogoś, kto jest po ciemnej stronie, nie? Tak. Ze względu na to, że Todd przed rokiem
22326, on był po pozytywnej stronie. Mhm. On miał wszystkie informacje. On prowadził biorogenezę. Jeszcze raz, przed jakim rokiem? To jest 22326 przed naszą erą. Przed naszą erą, czyli Egipt. No to jeszcze jest przed Egiptem, przed... A 22 tysiące? 22 tysiące. Myślałem, że 2200, okej. Okay. Nie, 22 tysiące. Mm-hmm. I to był też okres otwierania wrót. Aha. To jest ten sam, to jest taka sama ten sytuacja, sam cykl. Ten sam cykl, co jest obecnie na Ziemi. Mm-hmm. Tylko, że wtedy był po tej pozytywnej stronie i on był chyba jednym z tych, którzy czytali. Którzy mieli dostęp do płyt. Do tych płyt, zgadza się. Mm-hmm. I co jest? I kiedy jaki był powód, że on przyszedł na drugą stronę? Kasa. A to wygląda. A więc... Władza? Jak to można ocenić w ogóle? Czy... A więc on, czyli jest z tej negatywnej strony. On bierze biorogenezę. On ma prawie, że 11 DNA złożonych jest. Już jest człowiekiem nieśmiertelnym. Jest istotą nieśmiertelną. Mhm. Czyli poczekaj, nieśmiertelność i wieczność. Jest, bo to jest wieczność, jest różnica. Być wiecznym, a wiecznym, a nieśmiertelnym. Jaka różnica? Jest taka różnica, że wieczny to przechodzi w niebo wstąpienie i on już ma wieczność, na wieczność ma swoje miejsce. W kreacji wewnętrznej. Mm-hmm. A nieśmiertelny jest tak długo, kiedy przyjdzie reset tutaj i zresetuje to wszystko. Te resety są miliardy lat. Tutaj jeszcze do tej pory nie było ten reset. Z tego, co opiekunowie powiedzieli, to dopiero się teraz zaczął reset tym sytuacją, co jest obecnie na Ziemi. To rozpoczęło reset całej Drogi Mlecznej. Mhm. A więc ten reset Drogi Mlecznej będzie też trwał przez kilka milionów lat. To nie jest tak, że to. Tak, i tak. To spowoduje wtedy zakończenie jego istnienia. Mhm. A więc to jest taka różnica. I on uzyskał to, że jest nieśmiertelnym i w jakiś sposób, wiesz, Anunnaki podeszli do niego i go przekonali, bo on był z Anunnaku, z rodu Anunnaków, z rodu Anu i ten, i przeszedł na stronę i to zakończyło się masakrą wtedy i zatopieniem Atlantydy. Czyli nie zatopieniem, ale rozpuszczeniem. Rozpuszczeniem. No to jest ciekawe, żebyśmy wytłumaczyli to naszym widzom, co to znaczy rozpuszczenie. Co w wodach się rozpuściła ta Atlantyda, jak to wyglądało, to rozpuszczenie. A więc co, w jaki sposób to doszło? Zaczęły się otwierać te wrota. Cała ta ceremonia odbywała się na pozostałości Lumerii, to jest Hawaje, tam jest katedra i tam są, czyli jest wewnątrz ziemi głęboko, są kryształy i przy tych kryształach odbywała się ceremonia, żeby tą energię rozłożyć na całą ziemię, żeby przyjąć energię, która schodzi z kosmosu, żeby można rozproszyć. Było być wymiana tej świadomości, a więc ten oddech, żeby nastąpił. No i co? I w tym okresie, no normalnie, fizycznie, Ziemia została najechana. Tam zostali najechana przez, czyli zrobili w ten sposób, to było z planety Nibiru. Mm-hmm.
Anunnaki najechali fizycznie na statkach, zaatakowano to miejsce i fizycznie chcieli się dostać do tego, co jest. Już ta energia zaczęła płynąć. Część tych opiekunów, tych Ijani, grup tych zostało tam, oni to zamknęli, tą całą przestrzeń. I wtedy ta energia zaczęła burzyć się i to jest energia dźwięku. Tak, myśmy tu mówili, to tak jakby tama była jakaś tak. I to urzędu. I to jest energia, bo to są kryształy, to jest energia dźwięku, to jest wibracji. I ta energia wybuchła. No gdzieś musiała ujść. Ujść. Tak. I to odbiło się właśnie na Atlantydzie. Mhm. I ten kontynent został, jak gdyby ta energia zaczęła, to co się robiło, ta powierzchnia zaczęła drgać i parować, rozpuszczać się w energię wchodzić. Mhm. Ze względu na to, że ta wibracja dodatkowo została wzmocniona energią, a więc te atomy nie mogły już się trzymać, już nie mogły razem, a więc to wszystko zaczęło jak gdyby się rozpuszczać. Co więcej, bo to jakby ten efekt nie był tylko na naszej Ziemi, ale dostała również Tara, bo to jest wszystko powiązane, prawda? Czyli jakby ta energia... Czyli na Tarze to było wcześniej. Znaczy, wiesz Tara co, była czytałem akurat... Tara była dużo, dużo, dużo wcześniej. Ale Tara jest dalej, tylko nie w tej przestrzeni. Nie w tej przestrzeni. Nie jest, w tej przestrzeni. Tak, to że to powiązanie sprawiło, że Tara dostała jakby rykoszety. Energetycznie nadal Tara istnieje, ale to było kiedyś, dawno, dawno, dawno temu, właśnie Tara też była w ten sposób uszkodzona, dlatego też tutaj powstały, z tego uszkodzenia powstał system słoneczny, żeby z powrotem to powróciło, ta energia z powrotem wróciła do Tary, tak, żeby to razem to wszystko współpracowało. Tak, bo każda planeta Układu Słonecznego ma sygnaturę Tary w sobie. Tak. Nie? Zakodowane przez Tary. Część Tary, to jest część przygotowane informacji. Do złożenia kiedyś. Tak. Tary razem, nie? Tary, ale w tej przestrzeni. Nie? No dobra, wiesz co, powiem ci tak, że czytając tą drugą część, przyszła do mnie taka myśl, że zrozumiałem, jak Ziemia może być jednocześnie kulą, płaszczyzną i jeszcze czymś innym. I dzisiaj dostałem list od czytelniczki, słuchaczki, która mi napisała swoje wizje, że no, miała wizję i nie potrafi jej zrozumieć. I ta jej wizja jakby mi się skompletowała razem z tym, co mi przyszło do głowy na podstawie czytania. Ona wizję opisała mniej więcej tak, że widziała coś jakby wielką dłoń złotą, na tej dłoni wielka kareta biała, która zaczyna się zamieniać na czarną. I ciężką do poruszenia, że ludzie nie mieli siły nawet, żeby ją przesunąć, nie? I z tej dłoni szła drabina. I na tą drabinę zaczęli wchodzić ludzie, pojawili się ludzie, istoty świetliste i na tą drabinę zaczęli wchodzić ludzie, ale drabina miała wiele poziomów. I jakby odczytałem to co ona tam pisała, tak, że ten pierwszy poziom to była nasza Ziemia, kula, ale z wyższego poziomu już nie widzieli kuli, tylko widzieli płaskowyż. Nie? Płaskowyż, jakby zgadza się. Płaska Ziemia. To też... I to mi symbolizowało, wiesz, jakby wymiary, nie? Że w tym wymiarze Ziemia wygląda inaczej. Tak. A jeszcze wyżej Ziemia wyglądała jak zapadlisko, jak krater. Jest. Czyli ta prawda może być zależna od tego, w jakiej przestrzeni, czy w jakiej dimension. Tak, jest. Jest z jakiej przestrzeni, z jakiego wymiaru patrzy się na Ziemię. Tu z wymiaru naszego jest zbliżona do kuli. Zbliżona, bo ona jest jak gruszka trochę. Tak, to tam jest, ale jest kulą. Teraz jeżeli do tego wymiaru spojrzy się, nawet jest ten sam wymiar, tylko jest przesunięcie kątowe materii
już my tego nie widzimy, ale jest coś tam jeszcze dalej przy tej kuli, są inne te. Bo to jest jakby fizyka się zmienia. Oprócz wtedy. Tego jest portale są. Powiedzmy ten Byrd. Admirał Byrd. Byrd, nie? Yeah. On przeleciał nad biegunem północnym i się potem znalazł nad biegunem południowym. I to w bardzo krótkim czasie. Między tymi dwoma biegunami jest portal, gdzie można się przenieść na drugą stronę. I to jest dosyć, jak ludzie czytają, no to zupełnie jest tak, niesamowite rzeczy wychodzą. Bo my mamy przyzwyczajenie do tego, że jedyna rzeczywistość to jest ta, którą my tutaj widzimy. Stół, tu Jurek, tu Ziggy, tam Lucy, nie? I nic nie ma więcej. No bo tak tyle widzimy. Ale gdyby nawet czystą matematyką zobaczyć, że jeśli do tego wymiaru 3D albo 4D dodamy następny wymiar, cała fizyka się zmienia. Już ten stół nie wygląda jak ten stół. On jest wygięty jakoś tam według I ten stół tylko istnieje w pewnym okresie czasu. Czyli czyli w tym kątowym, bo jak zmieni się nasze kąt, by było, to my by nie widzieli tego stołu, to by nic nie było. Tak. By była inna rzeczywistość, może być inna rzeczywistość. Zupełnie teraz. Inna. Bo tu są też rzeczywistości inne nakładane, one są razem w jednym, w tym samym miejscu. Tak. Tylko, że... Mamy do nich dostępu. Nie mamy dostępu poprzez zróżnicowanie tego kątu powstawania tej materii, co tu jest. Oprócz tego są jeszcze wyższe wymiary w tym samym miejscu. To mam pytanie. To zatem, jeśli poskładalibyśmy kolejne dwie nici, nie? I mamy cztery. Czy nasze postrzeganie tej rzeczywistości też się zmieni, twoim zdaniem? To znaczy, w tym momencie, co my tu jesteśmy, my mamy złożone trzy nici, bo my mamy trzy wymiary, składają się na gęstość, a żeby obserwować nas, siebie, widzieć, zorientować, musimy czwartą nić mieć. Czyli gdybyśmy mieli te cztery, nie? Tak, to my widzimy się siebie tutaj, że jesteśmy w wymiarze trzecim i inaczej jakbyśmy patrzyli nie mieli tej świadomości, bym tak to nie mieli tej świadomości, to by byli jak kamień, który jest w wymiarze pierwszym, on się nie może określić siebie, tak, w jakim jest wymiarze. My jako istoty świadome musimy mieć kontrakt z wymiarem wyższym. Wejść wyżej, żeby na siebie spojrzeć. Żeby spojrzeć, żeby można było się określić. I to jest związane z DNA. Oprócz tego my mamy też obecnie już rozwój więcej tych nici. Będziemy składać, te informacje, będziemy bardziej świadomi wszystkiego, co się... Ja się już cieszę. Będziemy się widzieć z góry. No to było już cały czas. Było, że mogli być ludzie, którzy byli mniej świadomi i nie zastanawiali się nad tym, ale byli ludzie, którzy się bardzo już zastanawiają i widzą siebie w tej sytuacji, jakiej są. Jurku, nagraliśmy ten... Oprócz tego bym chciał coś jeszcze powiedzieć na temat Ziemi. Ze względu na to, że masę ludzi też widzi Słońce, i Słońce czasami się zachowuje bardzo, te promienie słoneczne, one tak bardzo mocno rozchodzą podczas wschodu i zachodu, jak są chmury. Tutaj nad Ziemią jest siatka założona. Ta siatka została założona właśnie podczas Atlantydy, czyli około 25 tysięcy lat temu. Jaka to jest? Magnetyczna? Energetyczna? To jest elektromagnetyczna siatka, jest statyk. Oprócz tego na to jest też nałożone małe jak gdyby filtr, gdzie powiedzmy światło słońca spada i w pewnym kącie ona uderza i one się tak dziwnie rozchodzą się ten, bo to też jest, ale to światło przychodzi, czyli to nie jest rzutnik czy sztuczne słońce, tylko że to przechodzi przez ten filtr. I daje takie, a zwłaszcza kiedy jest pod dużym kątem uderza, to wtedy te promienie się tak rozchodzą.
I co jest? Oprócz tego ten filtr, co jest założony, on też działa na gwiazdy, co widzimy, a więc ta komunikacja międzygwiezdna, która tutaj schodzi, a zwłaszcza z planet naszych, ona też przechodzi przez ten filtr i jest zabrudzana. A więc my jesteśmy jak gdyby odizolowani częściowo, to nie jest w pełni odizolowane. Oprócz tego częściowo wprowadzają fałszywy program. Tak, bo tu jest znowu zamieszanie, nie? Bo to jest bardzo dużo zamieszania. Część tej technologii, bo to jest technologia. Tak. Część tej technologii była zrobiona jakby w celu ochrony też istnienia na Ziemi. Bo... To znaczy istnienia upadłych istot, które mogą się tutaj w jakiś sposób materializować, czy hybryd. Tak, ale, to ale było do tego... tego zrobione, żeby i to pole było po to, żeby no, wprowadzić amnezję, czyli zmniejszyć nasze DNA, wytarcie pamięci, kontrola urodzeń, czyli reinkarnacji. Mhm. To wszystko jest przechodzi przez właśnie, żeby z nas po prostu zniewolić. To cała no właśnie, to powiem ci, że z tym mam, czy coraz bardziej czytając, zgłębiając się w książki Ashrayany, to mam tutaj wątpliwości, czy to był jedyny cel, to zniewolenie. Bo tak na to wychodzi, my to tak odbieramy, nie? Ale jak czytam te książki, to wiele tych rzeczy podaje się niejako, że to było jedyne rozwiązanie. Że gdyby nie wprowadzono tej technologii, to i życie takie, jakie znamy, dziś poprzez to, że została ta siatka Ziemi rozwalona i Ziemia została zaniżona, to życie by było niemożliwe, więc trzeba było zbudować jakby sztuczną siatkę. Ze względu na to, że dużo, dużo wcześniej, to było gdzieś około 208 tysięcy lat temu, też dochodzi do uszkodzenia i wyprowadzenia. Tak, tych uszkodzeń było dużo po drodze. I to właśnie spowodowało, że z Ziemi zostały usunięte dwa stargate, czyli dwie bramy zostały usunięte. I w tym momencie trzeba było coś zrobić. A więc teraz opiekunowie i część grupy z Anunnaki, w ich interesie było, żeby utrzymać tą planetę. W tym momencie mogło dojść do zupełnego rozpuszczenia naszej planety. Tak, tak, właśnie to miałem na myśli. To wtedy mogło dojść do zupełnego rozpuszczenia tej planety. I opiekunowie, tak jak część grupy Anunnaki, a zwłaszcza ci, którzy chcą brać bioregenezę, w ich interesie było, żeby to utrzymać. I oni zaczęli współpracować i wtedy został też stworzony nowe ciało, to normalnie jak gdyby dla ludzi anielskich. Wtedy też cała przyroda musiała zmienić się. Bo wcześniej ta przyroda pracowała na innym zasilaniu. Od tego momentu... Tak, bo to działa na całą przyrodę, tak, na całą naturę. Na wszystko, na całość. I to był rok 2000, czyli 208216 lat przed naszą erą. Tak jest podane przez opiekunów. A więc jeżeli teraz ktoś, powiedzmy, wchodzi w hipnozę i może to w jakiś sposób potwierdzić, zobaczyć ten okres, to jest dodatkowo jak gdyby namiar na to. Więc by było fajnie, żeby to jeszcze z innych źródeł potwierdzić. Tak. No powiem ci, że... A, może z innej beczki, bo wiesz co, bo Dolores Cannon w swojej książkach, ona tam zrobiła dużą pracę. Ona była jako pierwsza, która zaczęła pracować z hipnozą. Przez przypadek też. Przez przypadek, ale była tą osobą pierwszą.